Wróżba na czwartą niedzielę adwentową. Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale u Loeli. Dzisiaj rady i wskazówki od aniołów i archaniołów na czwarty adwent. Już święta, kochani, zbliżają się i będą lada tuż. Czyli czas świąteczny, czas rodziny, odpoczynku czy urlopu. Oczywiście ja już z góry życzę Wam wesołych świąt. Odwiedzajcie mój kanał, jeśli jesteście na święta sami, macie czas na swoje sprawy, zainteresowania. Zapraszam Was, oczywiście zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału. Z dzwoneczkiem u góry byście dostawali codzienne powiadomienia o moim filmiku. Proszę Was o lajki z kciuczkiem w górę. Proszę Was o komentarze. Bądźcie aktywni, by kanał się rozwijał. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie nabyć u mnie wróżbę osobistą. Ja odpiszę Wam od razu, kiedy mam wolne terminy, kiedy są, kochani, od razu terminy, nie będziecie musieli długo czekać, no chyba, że wiadomo, na święta Bożego Narodzenia będzie krótka pauza, ale tak to mam terminy szybkie. Kochani, oczywiście ja podam Wam warunki takich wróżb i jakie są opcje wróżb, zestawy. Zapraszam na wróżby indywidualne. Dobrze, kochani, już zaczynamy. Ja wybiorę jedną z kart anielskich i zobaczymy. Masz moc. Użyj swoich zdolności, by rozwiązać tę sytuację. Możesz to zrobić. Czyli masz moc, masz talenty, masz jakieś zdolności, niezależnie jakie by to były, tak? I te zdolności, te talenty swoje mają moc, czyli możesz na nie stawiać, możesz mieć sukces, możesz je pokazać, możesz te wszystkie swoje talenty i te wszystkie swoje zdolności użyć do swojej pracy. Także użyj swoich zdolności, by rozwiązać tą sytuację, w której teraz jesteś. Możesz to zrobić, jeśli się uprzesz, jeśli na to postawisz, jeśli będziesz konsekwentnie dążyć do swoich celów. Przepraszam. I klucze anielskie. Trzy klucze anielskie, proszę, trzy wskazówki, trzy porady, trzy klucze anielskie. Miej odwagę, by się zmienić. Czyli miej odwagę się zmienić, coś zmienić w swoim życiu, przejść przez tą bramę, czyli jakąś zmianę. Podziel się swym niezmierzonym wewnętrznym bogactwem. Zobaczcie, ta karta odpowiada tej karcie, czyli masz jakieś talenty, jakieś bogactwo w sobie, które musisz tutaj pokazać światu, na które musisz postawić i mieć jakieś cele, jakieś być może nowe zadania sobie postawić i wykorzystać swoje wszelkie możliwości. Tutaj dwie mi jeszcze wypadły. Pomagaj, a im poznaj samego siebie. Czyli widzisz, jest jeszcze w Tobie jakieś bogactwo nieodkryte. Czyli poznaj samego siebie, jeszcze Twoje kompetencje, możliwości. Żyj w zgodzie z samym sobą. Słuchajcie, wszystkie te karty konsekwentnie dzisiaj pokazują, że masz jakieś niesamowite bogactwo w sobie, talenty, kompetencje, kwalifikacje, zdolności, które możesz wykorzystać do rozwoju swojego i masz na to postawić, masz podzielić się tym światem, masz mieć odwagę, by coś zmienić w Twoim życiu, by poznać samego siebie, by
poznać swoje możliwości i żyć w zgodzie z samym sobą. Przepiękne, słuchajcie. Życzę Wam, byście odkryli te talenty, byście postawili na siebie i dążyli do zrealizowania swoich własnych celów. Do usłyszenia, kochani, i pięknych świąt Bożego Narodzenia. Cudownego czasu życzę Wam i pięknego zakończenia tego roku. Do usłyszenia już wkrótce.